No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj została podana bardzo dziwna informacja. Ja się mówiło o tym, że szejkowie z Arabii kupią Newcastle United, stworzą z niego potęgę, że będą wielkie gwiazdy, że będzie rywalizować o mistrzostwo. A co się okazało? Szejkowie się wycofali. Powód? No, w oświadczeniu pisali, że powodem jest, że kibice nie chcieli. Ale podobna jest teoria, że to było przez ten incydent w ambasadzie tamtego dziennikarza, tam wzięli go, zabili. Tam podobno taka była afera, raczej chyba przez to bardziej. Tam słyszałem, że większość kibiców Newcastle to mówiła, że nie chce tego. Niektórzy tam chcieli, niektórzy nie. Już było tyle filmików, YouTube to nagrywało, się pisało, jakie to gwiazdy Newcastle sprowadzi. Było się o Messim, Cavanim, Bale'u, Griezmannie nawet, Coutinho. Ale to się nie stanie, ale nie przyjdzie. Szejkowie klubu nie kupili, szejkowie opiśli. Jest totalnie jak w tym, to jest tak jak ten One Alice, Wisły Kraków, co jak chyba w sumie 18-19 Wisła Kraków, że mówi z Wisły, że przyjdzie jakiś tam z Kambodży, Wana Lee, że chce kupić klub. Później kurde, jak ma być przez, to się rozmyślił. To jest totalnie prawie to samo. Trochę śmiesznie. A wy co o tym myślicie? Co mogło być powodem tego, że kogoś się wycofali? Napiszcie w komentarzu. A na tyle to do zobaczenia, na razie, elo.